Kochani, zanim nagrałam dla Was ten odcinek, zapytałam Was na Instagramie o to, co najbardziej zapamiętaliście z Podaj Dalej, bo pomyślałam, że w ramach tej rocznicy 300 tysięcy subskrybentów na YouTubie podzielę się z Wami częścią pozamiatane, która do Was przemówiła najmocniej. Tyle tylko, że okazało się, że ile osób, tyle odpowiedzi, bo ta nie taka gruba w końcu książka przemawia do Was na mnóstwo różnych sposobów. Z dziesiątek odpowiedzi, które przyszły, trudno mi było wyłonić jakąś prawidłowość, bo naprawdę w książce każde z Was znalazło coś dla siebie i to było coś innego, więc postanowiłam Wam dzisiaj opowiedzieć historię z Sharon Stone, bo ona z kolei jest bliska mnie i temu, co chciałabym Wam przekazać. Ale zanim opowiem Wam tę historię, to chciałabym powiedzieć i podziękować Wam bardzo serdecznie, dlatego że te specjalne pakiety urodzinowe, które przygotowaliśmy dla Was, rozeszły się w oka mgnieniu. No dobrze, a teraz wyobraźcie sobie, że historia tego, jak poznałam Sharon Stone, zaczęła się od Lecha Wałęsy. Wyobraźcie sobie, że kilka lat temu w Warszawie miał miejsce kongres noblistów laureatów pokojowej Nagrody Nobla, organizowany właśnie przez prezydenta Lecha Wałęsę. No i przy tej okazji miałam przyjemność prowadzić wywiad z panem prezydentem w hotelu Bristol, gdzie wszyscy uczestnicy tego kongresu się zatrzymali. Wywiad był na żywo i nie była to łatwa sytuacja, dlatego że prezydent Wałęsa generalnie nie jest łatwym rozmówcą. Rozmawia według swoich zasad i bardzo często nie odpowiada na zadane mu pytanie, tylko mówi to, co uważa, że powiedzieć powinien. Gorsza sytuacja jednak wynikała z tego, że wywiad był na żywo dla pytania na śniadanie, a pana prezydenta na ten wywiad przyprowadzono nam kilka minut za wcześnie. Cierpliwość nie jest mocną stroną prezydenta Wałęsy, w związku z tym dosłownie po dwóch minutach siedzenia i czekania na połączenie ze studiem, gdzie trwała jeszcze poprzednia rozmowa, a moja ówczesna redakcyjna koleżanka nie spieszyła się specjalnie, żeby ją zakończyć. No w każdym razie po dwóch minutach prezydent Wałęsa zaczął się już naprawdę mocno niecierpliwić. Ja oczywiście ratowałam sytuację jedynym takim naszym wspólnym tematem, czyli wędkowaniem, i rozmawiałam z prezydentem na temat tego, na co łowi, jak łowi, gdzie łowi. No próbowałam, żeby ten czas jakoś płynął trochę szybciej. Taka rozmowa wędkarza z wędkarzem trwała kilka minut, no ale pan prezydent i tu szybko dość stracił cierpliwość i dosłownie już zrywał się z krzesła i odpinał mikrofon, mówiąc, że on już nie ma czasu, idzie dalej. I w tym momencie padło magiczne jesteś. Dziennikarze prowadzący rozmowy na żywo i w ogóle programy na żywo mają w uchu taką słuchaweczkę malutką, której bardzo często w ogóle nie widać i dzięki której mają kontakt z reżyserką, i to jesteś oznacza, że jesteś na antenie, możesz zaczynać, więc udało mi się do tej rozmowy nie dość, że doprowadzić, to jeszcze doprowadzić ją do szczęśliwego finału. Rozmowa z panem prezydentem była bardzo miła i mimo, że odpowiadał nie na zadane pytania, tylko dokładnie tak, jak powiedziałam Wam wcześniej, czyli mówił to, co uważał, to jednak było to rzeczywiście fajne przeżycie i kawał fajnej rozmowy. Wychodząc właśnie z tego spotkania, z tego live'a, wparowałam do lobby hotelu Bristol, gdzie już gromadzili się uczestnicy zjazdu, i dosłownie wpadłam na Sharon Stone, która była tam z uwagi na swoją działalność charytatywną, była gościem specjalnym tego zjazdu. Zanim się nawet jeszcze zorientowałam, na kogo wpadłam, grzecznie przeprosiłam, kiedy zobaczyłam, że to jednak była Sharon Stone, przeprosiłam równie grzecznie po angielsku. No i wiecie, no szybko wyszłam na krakowskie przedmieście przed hotel i wtedy się zatrzymałam i pomyślałam sobie: ej, Hinch, właśnie wpadłaś na Sharon Stone. Wpadłaś na Sharon Stone, masz ekipę, która jeszcze się zwija po wywiadzie z Wałęsą i nie zapytałaś, czy mogłabyś przeprowadzić z nią wywiad nawet tu i teraz, bo przecież masz ekipę. Pamiętam jak dzisiaj, to był chłodny poranek, stałam na tym krakowskim przedmieściu i walczyłam ze sobą i myślałam: Jezu, nie, no nie, to bez sensu, no co, tak podejdę? Nie, no w ogóle to jest idiotyczne. Nie, no boję się, no przecież ona mnie może opierniczyć i w ogóle nie, w ogóle, ale kurczę, pomyślałam sobie tak na spokojnie, sekunda. Jeżeli ja jej teraz nie zapytam, jeżeli jej nie zaproponuję tego wywiadu, nie zapytam jej o zgodę, to będę tego momentu żałowała do końca życia. Co zrobiłam? Przerażona, z sercem w gardle, bo naprawdę się bałam, zawróciłam, bo pomyślałam sobie tak, no co się może stać najgorszego? Może mi odmówić, trudno. A może mnie potraktować jak powietrze, trudno.
Może wezwać ochronę, żeby mnie wyprowadziła. Trochę może mniej przyjemnie, no ale też jakby trudno, no świat się nie zawali. Ale jeżeli nie zapytam, to się nie przekonam. Więc odnalazłam szybko wzrokiem Sharon Stone wśród ludzi w lobby hotelu Bristol. Podeszłam grzecznie, przedstawiłam się, powiedziałam, kim jestem i zapytałam, czy zechciałaby udzielić mi wywiadu. Słuchajcie, to było absolutnie niesamowite, bo po prostu najzwyczajniejsze na świecie. Ona miło się uśmiechnęła, powiedziała, wiesz co, nie wiem jak wygląda mój kalendarz prasowy, ale tu obok jest dziewczyna, która zajmuje się moimi relacjami z prasą i możesz ją zapytać. Przedstawiła mnie dziewczynie, która tymi relacjami się zajmowała i dogadałyśmy szczegółów wywiadu, który miał się odbyć za 2 dni. 2 dni później, zdenerwowana w tym samym miejscu, przestępowałam z nogi na nogę, dlatego że przede mną był wywiad nie dość, że z hollywoodzką gwiazdą, jednak legendą. To był to jej, dla mnie chyba taki największy, pierwszy wywiad z taką osobą aż tak znaną jak Sharon Stone. Rozmawiałam wcześniej z wieloma osobami naprawdę bardzo znanymi w Polsce, natomiast z gwiazdą światowego formatu nigdy wcześniej. Powiem wam szczerze, że byłam naprawdę grubo przerażona i szukałam jakiegoś sposobu na to, żeby ten wywiad dobrze się zaczął. Ja się szczerze mówiąc tej Sharon Stone trochę bałam i pomyślałam, że zrobię jakiś drobny prezent, taki wiecie, z Polski. I wpadłam na pomysł, że kupię jej ładne kolczyki z bursztynem, no bo to taki polski element. Dlaczego? Dlatego, że ona dosłownie kilka miesięcy wcześniej była gościem w jednym z dużych talk show amerykańskich i sprzedała kolczyki, w których akurat tego dnia przyszła, jednej osobie z widowni za wpłatę na cele charytatywne. Czyli po prostu powiedziała, bardzo proszę, licytujemy te kolczyki, w zamian za wpłatę na jakiś cel charytatywny te kolczyki będą twoje. Więc pomyślałam, że być może w ten sam sposób będzie chciała wykorzystać i te kolczyki sprezentowane jej w Polsce. Przede mną w kolejności były jeszcze 2 ekipy telewizyjne z Polsatu i z TVN-u. Ja wtedy pracowałam dla Dwójki. I pamiętam, że trochę mnie tak zdziwiło, że przede mną 2 mężczyźni, dziennikarze i żaden z nich tak bez kwiatów, tak sobie pomyślałam, kurka, może tak sympatycznie by było tam jakoś tak uczcić, no ale nic. Wywiady były kilkuminutowe, myśmy tam chyba mieli po 10 minut na te rozmowy, taki, to się nazywa tak zwany press junket, kiedy dziennikarze się tak szybko zmieniają. I mijałam się w drzwiach, wchodząc na wywiad, z wychodzącym z wywiadu Bartkiem Węglarczykiem, który w przejściu, myśmy się znali wcześniej, powiedział, no wiesz, no taka jest twarda i taka mało przyjemna, tam tak troszkę mnie potraktowała tak szorstko. Ja sobie pomyślałam, Jezus Maria, tu wchodzi jakaś młoda dziennikarzynka z programu śniadaniowego, no pewnie mnie zje na śniadanie. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że to był jeden z tych momentów, w których się po prostu bałam. No ale ja jak się boję, to idę dalej do przodu i idę mimo to. No i słuchajcie, rozpoczął się wywiad. Ja zaczęłam od tego prezentu, który dla niej przygotowałam. I widziałam, że ona bardzo dobrze to odebrała. Powiedziała, że bardzo lubi bursztyny, że lubi myśleć o tym, jaka historia jest w nich zaklęta, że one są aż tak stare i że to robi na niej takie niesamowite wrażenie. I wyobraźcie sobie, że spośród tych 3 stacji telewizyjnych my mieliśmy naprawdę najlepszą rozmowę. Taką rozmowę, w której Sharon Stone też na pytanie o to, jak godzi tyle funkcji, prac, zobowiązań i prywatnych, i służbowych. Opowiedziała o tym, jak często siedzi w kuchni, gotuje zupę, jedną ręką miesza zupę, w drugiej ma telefon, a na stole kuchennym obok pokrojonych warzyw leży jej komputer. No i co tu dużo mówić, życie nas, wielu mam, dosyć często tak wygląda. I ten taki obrazek z mojego poletka poradniczego dobrze zapamiętałam, bo pomyślałam, że to jest po prostu takie życiowe, niezależnie od tego, czy jesteśmy wielką gwiazdą Hollywood, czy po prostu zwykłą mamą w Polsce. Sharon zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, jest przepiękną kobietą, emanującą taką pozytywną pewnością siebie, poczuciem własnej wartości, pewności tego, co robię. I ten niedługi czas, który spędziłyśmy razem, bo to było może 15, może 20 minut, zostawił we mnie naprawdę takie wrażenie, że obcuję z kobietą, która jest absolutnie wyjątkowa. A druga rzecz, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie,
to ta, że miałam poczucie, że ona oddaje nam na czas wywiadu swoją uwagę w 200%. Czasem jest tak, że rozmawiasz z dużą gwiazdą i ona jest rozkojarzona, albo odpowiada jakieś farmazony, albo masz wrażenie, że nie ma takiego połączenia między wami, a tutaj miałam takie poczucie, że ona była w tej rozmowie tak samo mocno jak ja i to też bardzo dobrze pamiętam, że czułam się uprzywilejowana, że ten czas dała nam rzeczywiście w 100%. Oczywiście nie obyło się bez elementów humorystycznych, a to mianowicie panowie, członkowie ekip telewizyjnych, którzy podchodzili do Sharon Stone ze swoimi mocno już sfatygowanymi kasetami wideo z nagim instynktem, prosząc o autograf, a ona cierpliwie te takie powycierane, mocno zajechane kasety im podpisywała i to też było na swój sposób urocze. Dlaczego wam o tym opowiadam? Opowiadam wam o tym dlatego, że ta okazja, która wydarzyła się niedawno, 300 tysięcy osób, które śledzą mnie tutaj na YouTubie, była też okazją do tego, żeby przypomnieć wam o Podaj Dalej, mojej książce, o Pozamiatane, mojej poradniczej książce. I akurat ta historia z Sharon Stone znalazła się właśnie w Podaj Dalej. Bo to jest taka życiowa książka, trochę o tematach zawodowych, a trochę o tematach prywatnych, ale właśnie w niej tą historią z Sharon Stone ilustruje to, jak powinniśmy przełamywać swoje lęki, bo nie jestem wam w stanie opisać, jak bałam się zawrócić i zapytać Sharon o ten wywiad. Naprawdę, walczyłam ze sobą i trochę tak szłam jak dziecko pierwszego dnia do przedszkola. Nie chcę, nie chcę i boję się i w ogóle zabierzcie mnie do domu. Ale naprawdę warto było, cieszę się, że to zrobiłam i żyję w takim głębokim przekonaniu, że lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż żałować, że się czegoś nie zrobiło. I taki zdecydowanie, ta myśl zdecydowanie mi przyświeca, nie tylko w tematach zawodowych. Bo wiecie, prawda jest taka, że gdybym ja 7 lat temu zaczęła się racjonalnie zastanawiać nad tym, czy powinnam otwierać kanał na YouTubie, to by go nigdy nie było, dlatego że przesłanek do sukcesu wielu nie było. Nie miałam żadnego doświadczenia na YouTubie, nie wiedziałam w ogóle, co to za medium. Moi koledzy z telewizji, kiedy się porywali na YouTuba, to rzadko, no, mogę policzyć na palcach jednej ręki przypadki, w których to się udało, tak? Ludzie z telewizji źle się zaszczepiali na YouTubie i to po prostu nie działało. Finansowo nie spinało się to kompletnie, bo kosztowało dużo za koszty produkcji, nie przynosząc na początku żadnych przychodów. Zajmowało mi masę wolnego czasu. No, gdybym racjonalnie i rozsądnie myślała, to ze strachu nigdy w życiu bym nie zaczęła. Ale 7 lat temu postanowiłam trochę skoczyć na głęboką wodę i bardzo gorąco od was do tego zachęcam, bo sobie myślę tak, że jeżeli już zaczniesz, to już jesteś w awangardzie i w czołówce, bo 90% osób nigdy nie zaczyna, nigdy na ten swój strach nie odpowiada działaniem, tylko odpowiada wycofaniem się. I to już sam fakt, że zaczniesz, że się odważysz, sprawi, że już jesteś w tym top, w tej czołówce. A druga sprawa jest taka, że jakby to powiedzieć najzgrabniej, znam ludzi, którzy jeszcze zanim ja myślałam o pedantuli, mieli już wielkie plany dotyczące YouTube'a, albo bloga, albo własnej marki odzieżowej, innego rodzaju działań. Tyle tylko, że przez te 7 lat, kiedy ja zapierniczałam jak mały samochodzik, oni z tych planów nic nie zrobili. Być może właśnie z lęku, takiego lęku, który ja gdzieś zwalczałam na krakowskim przedmieściu przed podejściem do Sharon Stone. 7 lat później ja mam pedantulę, dwie książki, planulka, przepisulka, wszystko to, co się dzieje wokół pedantuli, cudowny zespół, z którym pracuję, fajnych klientów, cudownych widzów. No a oni 7 lat później mają plany. Różni nas tylko to, że ja zaczęłam, a oni jeszcze nie. Myślę, że to jest naturalne, że mamy takie lęki. Ojej, a co ludzie powiedzą? A może jestem na to za stara? A co będzie, jak mi się nie uda? No nie przekonasz się, dopóki nie spróbujesz. Być może nigdy się nie przekonasz, bo ci się akurat uda. Myślę, że to, co staram się wam przekazać, to to, żebyście nie byli tą ulą, która stała na chłodnym krakowskim przedmieściu, myśląc o tym, że najchętniej ucieknie do domu, tylko tą, która z podniesioną głową zawraca do lobby hotelu i staje twarzą w twarz z Sharon Stone, co ważne, z dobrym skutkiem. Dziękuję wam przepięknie za kolejny wspólny odcinek. To były takie rocznicowe gadułki, bo trochę mi się pozbierało takich tematów, o których chciałam wam opowiedzieć, a od przyszłego tygodnia ruszamy już z serią świąteczną. Wiem, że to wasz ulubiony moment w roku i dla mnie akurat najbliższe odcinki to będą te ulubione, dlatego że za tydzień oglądamy pierwszy odcinek o polskich twórcach, którzy robią przepiękne rzeczy własnoręcznie i których będę wam polecała bardzo gorąco przed świątecznymi zakupami prezentowymi. Więc pierwsze prezenty z Instagrama już za tydzień. Mam nadzieję, że propozycje, które zebrałam dla was w tym roku, będą się wam podobać. Dziękuję wam pięknie za to, że oglądaliście i do zobaczenia za tydzień.
Cisza na planie! Tak wywijam, żeby mi tutaj był taki o, a tu będzie taki o. Się już zaopowiadałam tak, że już zapomniałam, że mam przerwę robić. Usłyszałam na ucho to zło. Pamiętam jak dzisiaj, to był chłonny poranek.